Dzisiaj zaprezentuję Wam historię Florencji, małej republiki, która będzie musiała sobie poradzić w Europie, której historia potoczyła się zupełnie inaczej. A to dlatego, że wreszcie gram na jednej z najlepszych modyfikacji do EU4, Antebellum. Podążę drogą Republiki Chłopskiej, co pozwoli mi zdobyć unikalnych wasali. A wszystko to na drodze do zjednoczenia Włoch. Czy uda mi się spełnić sny o Italii? Zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Początkowo wyznaczę rywali, oczywiście Ligę Handlową Genuańską, papiestwo, które zawsze ma problem ze wolnością we Florencji i Siena. Pewnie tylko dlatego, że jest potencjalnym celem podboju. Na razie jako księstwo należy do Imperium Świętego Romana, którego cesarzem jest Francja. Żółta Francja. Przynajmniej przez chwilę, bo będzie ona przechodziła w wojnę domową, po której się okaże, czy zostanie żółtą Francją, a może zmieni się na niebieską. Stany społeczne, tutaj nie widziałem nic nadzwyczajnego. Dlatego rozdałem w większości standardowe przywileje. Co do papiestwa, istnieje misja, która może być dość ciekawa i warto byłoby kiedyś spróbować zrobić sobie podejście pod dobre relacje z papiestwem i próbę jego przekonania do nas, bo dosłownie to jest przekonanie papiestwa misja. Ja jednak tutaj spróbuję zbudować w papiestwie dużą siatkę szpiegowską. Zatrudniłem następujących doradców. Co prawda nie potrzebujemy ich, bo jeszcze póki co rządzi we Florencji Cosmo de Medici, ale już niedługo, ponieważ za kilka miesięcy nastąpi wydarzenie Tyrania Medici. W sumie lepiej waszym wojskiem zajść ze stolicy. Jeżeli chodzi o potencjalnych sojuszników w okolicy, to warto rozważyć jeden z potencjalnych sojuszy. Lombardię, Wenecję lub bardzo chwilowy sojusz z kalifatem w Sycylii. Ja osobiście spróbuję z Lombardią lub Wenecją zawrzeć sojusz. Niestety muszę poprawiać relacje z tymi krajami, żeby mi się to udało. Zrekrutuję też 3000 piechoty do mojej armii. I teraz pozostało mi już tylko czekać na wydarzenie związane z Tyranią Medici. Zawarłem sojusz ostatecznie z Lombardią, ponieważ z Wenecją jest praktycznie niemożliwy w tym momencie. Kolejny sojusz to z księstwem Ivreny? Jakoś tak. Głównie z tego powodu, że mają fortecę górską, może okazać się kiedyś bardzo przydatna. We Francji za to trwa sobie niepodzielnie wojna domowa. Widać, że za 600 lat nic się nie zmieni w tej kwestii. Tyrania Medyceuszy. Przez ostatnie dwie dekady Medyceusze knuli spiski mające na celu przejęcie władzy w rodzącej się Republice Florenckiej. W ostatnich wyborach w Signori planowano wybrać członka cechu di Calimalia na kolejnego Gonfaloniere, ale pod wpływem papieża Eugeniusza IV, który otrzymał hojną darowiznę od rodziny Medyceuszy, przeważyła wystarczająca liczba głosów przez naciski papieskie, aby wybrać na to stanowisko Cosme Medyceuszy. To wydarzenie niesie za sobą pewne konsekwencje. Możemy zachować obecny system republiki? Nuda. Czyli w zasadzie toskańskiej signory, nie pokazałem wam tego wcześniej. Druga decyzja wprowadza toskańską militarną signorę. Trzecia oddaje władzę ludowi i będziemy mieli chłopską signorę. A tak prezentują się bonusy każdej z tych trzech form rządów. Ja oczywiście podążę drogą Republiki Chłopskiej. Zmienia to też ścieżkę dalszą tych misji tutaj dwóch i powiem szczerze, wybrałem Republikę Chłopską, bo po pierwsze będę miał tutaj jakieś specjalne republiki, chyba dla moich wasali, bo jest napisane Every sister republic country of us will receive, no i zmniejszone liberty desire oraz historycznego przyjaciela dostaniemy, fajnie, ale nie ukrywam, że tutaj ta misja mnie bardzo interesuje, że wyzwania hegemonów, gdzie będziemy mogli dwóch takich hegemonów chyba zamienić na republiki chłopskie, albo doprowadzić do jakiejś chłopskiej rewolucji, bardzo mnie interesuje, na czym to polega. A tymczasem moja armia jest anihilowana. Oj, szlachta mi zniknęła. To niedobrze. Na szczęście wciąż są promocje na Enebie. Mnóstwo gier w najlepszych cenach, linki jak zwykle w opisie. Pierwsza misja wykonana, zwiększa to teraz nam morale o 10% oraz mercenary manpower o 15%. Średnio przydatne, ale niech będzie. Ciekawe, zmiana na Republikę Chłopską chyba naprawdę wkurzyła obecnego cesarza. Teraz moim pierwszym celem będzie zdobycie Pizy i monumentu, który się tutaj znajduje. Tym bardziej, że jeszcze przy okazji zdobędę Romagnę. Łatwo. Ej, Pisa dostała tutaj wyspę. To tego się nie spodziewałem. I doszło do zakończenia w kryzysu frankońskiego i niestety pozostała Frankonia cesarzem Holy Roman Empire, co oznacza, że niedługo ta piękna Lotaryngia pewnie przestanie istnieć. Ech, ta Pisa cały czas wchodzi na tą fortecę, dostaje szybko bonusowe obleganie, a ja muszę schodzić z mojego, przez co ta wojna trwa znacznie dłużej niż myślałem. Renesans! No niestety nie u mnie. 1350 dni oblężenia. To chyba jakiś rekord. Co nie zmienia faktu, że Bolonia stanie się moim terytorium, a cała Romagna moim wasalem. Następnie potem ja podbiję dla siebie Pizę. Elbę też mogę. Dlatego Pisa leci do mnie, a Elba będzie moim wasalem. Dobra, ja muszę tutaj poczekać jeszcze rok, żeby ta koalicja się znacznie zmniejszyła. Szczerze mówiąc, zapomniałem, jak drogie w agresywną ekspansję są tutaj te prowincje.
I doszło do wojny Francji i Lotaryngii, to jest po prostu tak pewne w tej grze. W Florencji pojawił się renesans, co oznacza, że mogę wykonać tą misję. Zmniejszy mi to koszty do rozwoju Florencji. O, tu miałem jakiś bonus za posiadanie renesansu. Szkoda, że go nie dostałem. Ciekawe, Urbino i pozostałe księstwa papiestwa wypowiedziały mu właśnie wojnę. Jest chyba po papiestwie, tak szczerze mówiąc. Człowiek renesansu. Udało mi się zatrudnić doradcę, który zwiększy poziom naszego władcy o 1. Dostajemy 10 punktów innowacyjności, co jest w sumie dość sporą liczbą. Oraz będę miał tańszych doradców. Co prawda, moi wasale są teraz trochę nielojalni, ale poprawimy z nimi relacje, będą lojalni dodatkowo jeszcze. Aha, nie mam szlachty. Więc nie wezmę przywileju na więcej wasali, szkoda. Tylko teraz jak zrobić tą siostrzaną republikę? Nie widzę tutaj żadnych takich dodatkowych opcji dyplomatycznych, przynajmniej w tym momencie. Tutaj też nie widzę takiej opcji zrobienia siostrzanej republiki. Jak tutaj z nich zrobić to? Zmieniłem na doradcę, na takiego, który jest specyficzny dla tej modyfikacji, ponieważ zmniejsza koszty rozwoju prowincji o 10%, a zamierzam Bolognę trochę porozwijać. Mam tutaj sukno, więc kolejne 10%. Wystarczy, że rozwinę tą prowincję do trzeciego poziomu i będę mógł jeszcze wprowadzić infrastrukturę, rozwinąć tutaj dodatkowo. Gdzie również na tej modyfikacji, oprócz właśnie rozwinięcia infrastruktury i to tylko za 36 punktów administracyjnych, dostajemy specjalny modyfikator na 5 lat. Jeszcze sprawdziłem w warunkach pokoju, tutaj też nie widzę uczynienia tej republiki jakoś specjalnie republiką siostrzaną. Jako, że teraz mam naprawdę dużo agresywnej ekspansji, aż mi koalicja powstała, no to przez najbliższe lata pewnie nic więcej nie podbijam, ale skupię się na rozwoju moich prowincji. I tutaj nie zagram jakoś innowacyjnie na Florencji, na pierwszej idee wybieram Infrastructure Ideas, zmniejszone koszty ekspansji infrastruktury, co ładnie mi się połączy z naszą formą rządów, zmniejszone koszty budowy, tu rzeczy, które nam dobrze zadziałają. Tutaj moja mała uwaga z przyszłości, o wiele lepiej zadziałają wszelkie idee, które wzmacniają najemników czy też waszych wasali. Teraz jeszcze wykorzystam to, że nie będę miał przez długi okres wojen i nadam ten edykt, który zwiększy przyrost prosperity w tych prowincjach. Tylko muszę zadbać o stabilność, bo inaczej to mi spada tak czy siak. O, Piedmont powstało, jak fajnie. No i pięknie, teraz prosperity sobie powoli rośnie. Chociaż muszę przyznać, że nie aż tak powoli. A prosperity jest bardzo ważne, bo ponownie zmniejsza nam koszty rozwoju prowincji oraz zwiększa produkcję w prowincji. Jako pierwszy bonus ery wziąłem zmniejszoną agresywną ekspansję. Ale mocno zastanawiałem się też nad bonusem do walki na typie terytorium, gdzie mam położoną stolicę. Najbliższe wojny nie zapowiadają się na łatwe wojny. Jako trzecią reformę zmieniłem na częstsze wybory parlamentarne, czyli skrócę z 4 lat do 3 lat. Dzięki temu będę robił szybciej władców 666. Bardzo dobrze. Naprawdę udało mi się wykonać tę misję przed przybyciem Leonarda da Vinci do Florencji? Nawet chętnie go zatrudnię teraz na moim dworze. I nastał koniec koalicji przeciwko mnie. Też po bardzo tanim koszcie ze wszystkimi modyfikatorami, na razie po 71 golda, buduję wszędzie budynki produkcyjne. Integrowałem też mojego wasala z kilku powodów. Po pierwsze, w zasadzie wszystkie prowincje mam już rozwinięte, tam gdzie to mi się opłacało, więc potrzebuję rozwinąć kolejne prowincje. To by się spodziewał. Ale kolejna sprawa jest taka, że potrzebowałem zrobić roszczenie terytorialne do Chorwacji. Chorwacja ma sojusze z Luką i Sienną. Tak, wiem, pokazałem na odwrót te kraje. A tak się składa, że potrzebuję tych dwóch prowincji, aby stworzyć Toskanię. Też w zasadzie wszędzie już zbudowałem system dróg. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie ma takiego budynku w podstawowej wersji gry. O nie, konspiracja Pazzi. No i w tym momencie tracę poziom stabilności, co akurat bardzo mnie boli. I szczerze mówiąc, powywieszajmy wszystkich stronników Pazzi. W międzyczasie dużołta Francja naprawdę się rozrosła. Na tej modyfikacji chyba nie ma możliwości takiej, żeby państwa włoskie wyszły z Holy Roman Empire. Chyba to się nie dzieje, niestety. Przez co te moje podboje tutaj są mocno spowolnione. Jako drugą ideę do pary wybieram plutokratyczne. Powinien dość dobrze się spisać. Tym bardziej mam tutaj zmniejszone koszty rozwoju prowincji, trochę do produkcji, jak i parę innych rozwinięć idei, które mogą się przydać. Wreszcie udało też mi się zebrać 50 punktów favorów od Sycylii, żeby zerwać ich sojusz z Chorwacją. Najgorsze jest to, że nawet jak zaatakuję Chorwację, to nie mogę wezwać osobno ani Luki, ani Sieny. Wynika to z tego, że obie nacje są wolnymi miastami. Zarówno Luka, jak i Sienna. I wtedy, kiedy atakujecie takie wolne miasto, cesarz zawsze gwarantuje ich niepodległość. A tu mam pecha, bo cesarz jest bardzo potężny. Rzadko się to zdarza, że żółta Francja wychodzi cało z kryzysu. Armie Luki w Sieny po prostu od razu padły, nie miały ze mną żadnych szans. 39 agresywnej ekspansji za jeden kraj. Wow. Bardzo źle. Na szczęście dostałem pomoc od Bułgarii, która jest moim rywalem i po prostu zaatakowała Chorwację w tym samym czasie co ja. Wow, co z tej Chorwacji zostało?
potencjalny wasal. No dobra, na szczęście udało mi się również Pizę podbić. Tutaj musiałem to zakończyć tą wojnę z tego powodu, że Chorwacja zaraz niestety chyba przestanie istnieć mimo wszystko. Karniola wypowiedziała jej wojnę, zanim ja się przebiłem przez tą fortecę. No tej prowincji to ja raczej nie podbiję. Dobra, nie mam żadnego pojęcia, jak zrobić te siostrzane republiki chłopskie w normalny sposób, dlatego zrobię to trochę inaczej. Mimo to będzie ten drugi sposób wymagał podbojów bezpośrednich, a na razie tego nie zrobię, mam bardzo dużą agresywną ekspansję, dlatego skupię się na poprawianiu relacji, na uczynieniu jeszcze kolejnego kraju zwykłym wasalem, bo mam na to okazję, a kolejnych wasali wypuszczę po podbojach. Nie zmienia to faktu, że mogę w tym momencie stworzyć już Toskanię i w zasadzie nie różni się ona niczym od Florencji, oprócz koloru i nazwy kraju. Ideę, tak czy siak, mamy wciąż toskańskie, tak jak mieliśmy wcześniej. Forma rządów też została bez zmian. Ale, chyba teraz wiem, jak mogę już szerzyć naszą republikę. Dostajemy casus belli sprzed The Republic. Casus belli? Ale tylko na 25 lat? To ja z tym jeszcze poczekam. Udało mi się też przekonać do siebie papiestwo. Powiem szczerze, wydało mi się to niemożliwe, żeby to zrobić pokojowo, ale udało się. I w sumie nic mi to nie dało i muszę to kiedyś zrobić jako medyceusze. Upewnie bym dostał papieża. Dobry wybór, toskański papież. I to się szanuje. Muszę przyznać, że rozwijanie tej Florencji to prawdziwa przyjemność. Same zielone prowincje w stosunku do tego, jak było wcześniej. Po rozwinięciu kolejnych prowincji stałem się wielką potęgą lokalną. 232 punkty developmentu, a wcale jakoś tak za dużo nie podbiłem. Większość prowincji mam już 30 poziomu. Znowu, naprawdę duży przyrost punktów, małe koszty developmentu to klucz do sukcesu. Jeszcze robię tak, że trochę zacofuję się specjalnie, jeżeli idzie o technologię dyplomatyczną, żeby potem po taniości ją wprowadzać. Tak, gdzieś dwie technologie do tyłu. Za to, jeżeli mam okazję, no to rozwijam do przodu technologię militarną oraz administracyjną, żeby zdobywać dużo punktów innowacyjności. I tak oto Perugia zdecydowała się nam sprzedać swoją wolność. Dosłownie ją kupiłem. Rozbudowałem też obronę Toskanii i muszę przyznać, ta misja wygląda dość ciekawie. Jeden profesjonalizm za każdy zbudowany fort jako włoska nacja to jest praktycznie nieskończony profesjonalizm za jakiś czas. Dostałem też możliwość zrekrutowania czarnej kompanii, dosłownie, co chyba zrobię, bo bardzo lubię tą książkę. Stać mnie już nawet na odbudowanie Pizy, tylko wcześniej... Dobra, jest tutaj drugi poziom infrastruktury, dzięki czemu po taniości buduję monument i niech sobie to leci. Dobra, zostało mi niecałe 20 punktów agresywnej ekspansji, więc czas nadszedł, żeby wybrać przyszłość Toskanii. Wow, już nie mam w ogóle agresywnej ekspansji, super. Zaatakuję teraz Genuę z tym nowym casus belli i zobaczę, co będę mógł robić. Z tego co widzę, podbijać prowincji nie mogę, ale mogę stworzyć odpowiednią republikę. No ale dobrze, powiem szczerze, cały obszar Genui wolę podbić dla siebie, a pozostałe republiki nawrócę innym razem. Bum, bum. O, przeżyli. Jak do tego doszło? Ale tutaj bum. Ilu ja mam doradców jako Wenecja? Skąd ja ich tylu mam? I co najlepsze, moi doradcy są naprawdę tani. Przy czym nieźle zarabiam już. Prowadzenie wojen i wygrywanie kolejnych bitew powoduje, że dostaję niezłe bonusy na kolejne 35 lat. Dostaję też możliwość posiadania elitarnych condottiero, co powoduje, że kompanie najemne nie kosztują mnie w tym momencie w ogóle profesjonalizmu. Mocne. W ogóle to działa teraz jak Mercenary Ideas. Ciekawe jak najemnicy spiszą się w bitwie. Dała radę. I ostatecznie rozbiłem totalnie armię mojego przeciwnika. A w wyniku tej wojny... Całe terytorium Republiki Genuańskiej trafia do mnie, dzięki czemu potęga i prestiż Toskanii na arenie międzynarodowej rośnie. Niestety po moich podbojach Sycylia zerwała ze mną sojusz, ale to może i dobrze, bo będzie kolejnym celem podbojów. I teraz zaatakuje pierwszy kraj z tym nowym casus belli, a Francja w międzyczasie zaatakowała sunnicką Sycylię. Zaprawia mają roszczenia tylko do Sycylii właśnie, ale mogą wziąć więcej. Moja flota idzie na dno, totalnie o niej zapomniałem. Przy okazji zaatakuję również Sycylię, bo muszę czekać na koniec tej wojny, mojej poprzedniej. Od Wenecji wziąłem reparacje wojenne, Parma staje się moją podległą republiką, i trzeba przyznać, że będzie to raczej bardzo pokojowa republika. Od Sycylii wypuściłem kolejne nacje, które będę mógł uczynić moimi republikami podległymi, przynajmniej za jakiś czas. O ile Wenecja ich nie podbije. I zmienia to faktu, że moja potęga jako Toskanii rośnie. A, jakiejś instytucji nie mam. I wszystko jasne. W sumie ciekaw jestem, jak szybko rozprzestrzeni się ta instytucja po moich terytoriach, kiedy większość moich prowincji ma 30 poziom. Niby powinno w przeciągu 10 miesięcy. I z tego co widzę, dalsze nasze wojny będą prowadziły w kierunku podbijania właśnie poprzez te siostrzane republiki. Więc bardzo źle grałem tą republiką chłopską i szczerze mówiąc trochę żałuję, że nie wykorzystałem tych republik bardziej. Bo
Powinien skupić się w pierwszej kolejności na podboju samego regionu Toskanii, a całą resztę państw zrobić poprzez siostrzane republiki. Niestety na mojej drodze szerzenia republiki stanął sam cesarz. Trzeba będzie go podbić. Tylko weźmy, opłaćmy sobie kompanie wojskowe. Dlatego atakuję. Muszę przyznać, że te bonusy dla moich najemników są naprawdę przepotężne. Okej, wojska cesarza nadeszły i muszę przyznać, że jestem zdziwiony, jak są źle dowodzone. Bo tutaj nie są dowodzone, a tutaj jeden. Naprawdę jeden. Dlatego wysłał moje oddziały najemnicze od razu do bitwy. Dostaną w pierdol. Nie! Nie wyszło, ale dam sobie z tym radę. Nie wiem, gdzie się poddziała duża armia frankijska, ale wykorzystuję ten moment. Wow, jak oni mają przewagę w morale. Ale nieważne, straty ponoszą większe. A propos instytucji, no w zasadzie wszędzie mi się rozprzestrzeniła i po taniości ją w tym momencie wprowadzam zamiast 700 golda 147. Naprawdę rozbijanie w armię Francji, w kolejnych bitwach to sama przyjemność, tym bardziej, że ponoszą dużo większe straty ode mnie. Nie wierzę w to, ale ja mam bezpośrednią drogę na Paryż. No to teraz się zabawimy. Wprowadziłem 9. technologię militarną do 8. militarnej Francji. I lecimy pięknie. I nawet się nie zastanawiam, ruszam od razu na Paryż, żeby go zdobyć. I teraz z kolejną misją będziemy mogli zrobić jeszcze zmodernizowane kompanie najemne na 8 poziomie, 12 i 16 technologii militarnej. Okej, kompania z 10 kawalerii i z dowódcą, który za dobry we szturmach nie jest. Gdzie ta frankońska armia, naprawdę? Od Francji biorę bardzo dużo pieniędzy, wojenne reparacje oraz żądam od nich zwrócenia Nicei. Muszę przyznać, że poniosłem bardzo małe straty. Teraz będę kontynuował dalsze podboje po zajęciu Romagny. Dostajemy to samo casus belli na Wenecję oraz na jakieś Powalej, gdziekolwiek to jest. Czyli chyba tylko na Wenecję. Co oznacza, że muszę zbudować moją flotę. Najlepiej kilku ciężkich okrętów i galery, które się budują 2 lata? Co tu jest nie tak? Człowiek by chciał już poruszać na podwój Wenecji, ale nie może, bo mu bunty wybuchają jakimś cudem. A tak naprawdę nie mogę, bo jeszcze floty nie mam. A tutaj widzę potężną wenecką. Więc zanim Wenecja, to zaatakuje najpierw Lombardię w celu wypuszczenia tutaj wasala. I pięknie, nowy kraj wyzwolony, a na Wenecję chciałbym atakować, ale z kimś wojnę toczą. Co akurat jest dobre chyba. Dlatego nadszedł czas, żeby poszerzyć naszą republikę. Tak, wymieniłem czarną kompanię na tą kompanię kawalerii. Czemuż by nie? No mam przeczucie, że dobrze się ta moja bitwa z flotą wenecką nie skończy, bo jednak wenecka flota zazwyczaj jest mocniejsza, tym bardziej, że ma więcej ciężkich okrętów i ja naprawdę nie wiem, po co wziąłem okręty transportowe. Dlatego z tej jednej bitwy pozwoliłem sobie się wycofać i mogę ulepszyć okręty? 12 okrętów? O tak, no to będzie raczej już wygrana wojna. Na trzecie idee, które wybiorę, mógłbym co prawda wybrać idee handlowe, żeby jeszcze zrobić bogatszy kraj, ale myślę, że pod Republikę Chłopską przydadzą nam się idee wpływu. No i jak zwykle, ja odwaliłem całą robotę osłabiania cesarza. O, moi żołnierze tutaj są na wakacjach. I od razu Andaluzja zaatakowała Francję. Dość porównywalne siły, chociaż Francja ma podwójny zapas manpowera. Ja tymczasem podbijam całą Wenecję za 10 punktów agresywnej ekspansji. Chyba naprawdę źle zagrałem tą republiką. Wykorzystując słabość cesarza i chcąc odzyskać moje wojska, które są na wakacjach, wypowiedziałem wojnę Francji jeszcze raz. Nie wiem czemu, ale ma 25 tysięcy wojska, mając w zapasie prawie 100 tysięcy manpowera. Moim celem wojny będzie zdobycie Paryża, bo chcę zostać elektorem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Tak się składa, że mój wasal wcześniej nim został i nie zauważyłem tego. Mogłem też wysunąć już roszczenia dalej do kolejnych krajów z regionu Lombardii oraz Piedmontu. Tak się składa, że zapewniłem sobie 2 dużych wasali w tych regionach. W sumie też fajnie to działa. To działa po prostu jak casus belli unipersonalnej, tak naprawdę. Z misją stabilizacji naszego stanu chłopskiego raczej czekam na zdobycie właśnie jeszcze tych 2 takich dużych wasali na północy z tego powodu, żeby każdy z nich dostał u mnie historycznego przyjaciela. Muszę przyznać, że dość śmiesznie działają też ci wasale tu. W momencie, kiedy nie toczę wojen, rozwiązują totalnie swoje wojska, a w momencie, kiedy wypowiadam wojny, od razu je rekrutują. Nie wiem, czy też to nie są armie najemne tak naprawdę. Taka mała zagadka. Jeszcze na koniec bunty we Francji wybuchły, no nie... Ja w sumie co chciałem, to w tej wojnie uzyskałem, dlatego ją zakończam. Za zdobyte pieniądze dokonam jeszcze rozbudowy Pizy. Chyba Francja zresztą te wojny kończy na mega dużym debecie. Wcale bym się nie dziwił, jakby zaraz padła w bankructwo. Co ja zrobiłem? Zobaczcie, co to za misja, czemu ja jej nie przeczytałem wcześniej? Nie! Protestancka reformacja, bieg dobrze. W sumie na nią czekałem, żeby odpalić naszą złotą erę, ale mam jeszcze na to 10 lat. Francja została tak osłabiona, że został zmieniony cesarz na Górną Burgundię.
Ale jak to? Przecież też ich zlałem wcześniej. No nic to, dobrze, słaby cesarz jest mi na rękę. I zobaczmy, czy na pewno tak działa ten modyfikator. Rozpoczynam z roku 32. 37. Jak miło. I już cały ten obszar dostaje do 82, a rozwinąłem tylko tą jedną prowincję o 10 poziomów. A mogłem mieć te bonusy w każdej jednej prowincji. Aha, to dla każdej prowincji to działa osobno, to się nie kumuluje. Dobra, to jednak nie takie dobre. Przyszłość Francji. Karolingowie stracili władzę nad cesarstwem. No i teraz cesarz będzie decydował, co się z nimi zdarzy. Albo Francja zostanie wygnana z cesarstwa, albo zostanie ponownie cesarzem. No nie, nie no, niech ją wywalą, będzie łatwiejszym celem. Smutne wieści do nas dotarły. Francja została wyrzucona z imperium. I za to wypowiedziała wojnę Burgundii? Żeby przejąć tron? To może być nawet ciekawe. I doszło przez to do wielkiej wojny domowej. I mogę teraz albo wesprzeć obecnego cesarza, przez co jeżeli Francja przegra tą wojnę, zostanie podzielona na jakieś mniejsze nacje, lub ewentualnie mogę wesprzeć Karolingów w dążeniu do zostania cesarzem. Powiem szczerze, chcę, żeby Francja upadła. Z tego co widzę, doszło do gigantycznej super wojny domowej w Holy Roman Empire, która nie jest wojną religijną. To jest mega ciekawe. Nie zmienia faktu to, że moja strona ma dwukrotną przewagę liczebną, więc raczej tą wojnę wygramy. Tak patrząc po mapie wojny domowej. Swoje w tej wojnie zrobiłem, zdobyłem stolicę Francuzów. Chociaż tu są jeszcze ich wojska, więc może pójdę je rozbić. Z tego co widzę, Francja ma bankruta w tym momencie. Zgadza się. No, nie mają szans najmniejszych w tej wojnie. Dobrą stronę poparłem. Zamęt, który panuje w Imperium, wykorzystam, żeby po prostu teraz rozprzestrzenić swoją seniorę na pozostałe republiki włoskie. A nie mogę. Zapomniałem o tej mechanice. Francja przegrała wojnę i chyba źle zrozumiałem, co się stanie. Tak naprawdę wasale Francji mieli opuścić cesarstwo. No to trudno. Tak czy siak, Francja została wyrzucona z Imperium, więc... hurra! W teorii powinna być dużo łatwiejszym krajem do podbicia. Ale nieważne. Ja ruszam, żeby podbić kolejne kilka republik i ustanowić tam mój system rządu. Kolejna seniora do kolekcji. Wybuchła też holenderska rewolta i teraz możemy zdecydować w ramach Imperium, co się wydarzy. Obrona, brak interakcji, czy stajemy po stronie Anglii. Niestety cesarstwo zdecydowało się nie wesprzeć ani jednej ze stron. Nastał też czas toskańskiej złotej ery, no i w zasadzie cała północ Włoch została przeze mnie zdobyta. Te podboje prowadzą mnie do odbudowy komuny w Mantui. Super! Jako, że przejęliśmy i pokonaliśmy Doża Weneckiego, dostaję również kolejne następujące bonusy, co prowadzi mnie do utworzenia Włoch. Jestem tego coraz bliżej. No i mamy tą żelazną koronę. Pozostało mi tylko zostać Włochami, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko je stworzyć. Wezmę ambicje i tradycje włoskie, bo jestem ich mega ciekawy, jakie są na tej modyfikacji. I są trochę gorsze do gry Toll, z tego co widzę. Są też gorsze od tych, które występują w normalnej grze Europie Universalis 4. Dużo gorsze. Ale za to mogą fajnie nadawać się do dalszej gry właśnie pod najemników. Naprawdę powinienem zagrać totalnie inaczej tą Florencją. No nic to, sen o Italii został spełniony. Dzięki czemu mam dużo tekstu do przeczytania. Władca dostaje 5 dyscyplin, dopóki nie umrze? Myślałem, że przynajmniej integruje za darmo od tych wasali. Ale przynajmniej została moja forma rządów troszeczkę zmieniona. Teraz jesteśmy zjednoczoną włoską komuną, co dało mi oprócz tych bonusów, które miałem wcześniej, parlamentaryzm. A w tym odcinku z Victorii 3 możecie zobaczyć, jak tworzę potężną Unię Europejską, a tylko taką trochę czerwoną. Dziękuję też wszystkim wspierającym. Save z tej kampanii jak zwykle jest dostępny na Discordzie. I tak informacyjnie będą też streamy dla wspierających z rozgrywki multiplayer, którą obecnie z nimi prowadzę.